Za mikrofonem Łukasz Mróz z kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Początek roku to zwyczajowy czas podsumowania roku ubiegłego. Tak też jest w naszym przypadku. Podsumowywać będziemy to, co wpadło nam szczególnie w oczy, jeżeli chodzi o wyroki budowlane, kiedy przygotowywaliśmy się do naszej codziennej pracy. Na start swoim Oczo wpadniętym wyrokiem podzieli się Szymon, który opowie o sytuacji inwestora, który oczekiwał 2 milionów złotych kar za odstąpienie od wykonawcy, a zamiast tego okazało się, że to on musi zapłacić temu wykonawcy 160 tysięcy. W tle odstępowanie z uwagi na nieterminowość realizacji, formuła zaprojektu i buduj, zasada czystych rąk, roszczenia finansowe wykonawcy w przypadku bezpodstawnego przypisania mu przez inwestora uchybień w zakresie terminowości. I kilka innych interesujących wątków. Za mikrofonem Łukasz Brus, a to jest podcast Prawnik na budowie. Dzień dobry panie Szymonie. Dzień dobry panie Łukaszu. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tym, co panu wpadło w oczy, kiedy pracował pan i przebijał się pan przez to, co mądrze nazywamy judykaturą, albo mniej elokwentnie. Orzecznictwem. Wprowadzę cię tak na szybko, bo wiadomo, że rozmawiamy o sprawach budowlanych, więc żebyśmy najpierw sobie ustalili, tak, cóż się zadziało. Dawno, dawno temu, na placu budowy, za siedmioma górami, za siedmioma lasami i za siedmioma rzekami, stało się, i teraz wchodzisz Ty. Teraz wchodzę ja. Okej. Okay. Yy, otóż spór zagrał się na kanwie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Yy, projekt, a także prace miały być wykonane oczywiście w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy. Yy, tutaj, jeżeli chodzi o kontekst całej sprawy, bardzo istotny był sposób określenia terminu zakończenia przedmiotu umowy. Przy czym nie chodzi tutaj o konkretną datę, a bardziej o to, jak strony zapisały to w umowie, a mianowicie strony w akcie umowy wpisały tylko jeden termin, mianowicie termin zakończenia robót budowlanych. Innymi słowy, w umowie nie było wpisanych etapów. Między innymi nie było etapu projektowania ani etapu zakończenia robót. Znaczy, termin końcowy był na zakończenie robót, ale nie było. Etapu oddania projektu. Ten termin oddania etapu projektu był wpisany w PFU i Tom radziłbym to zapamiętać, ponieważ to będzie główny taki punkt newralgiczny między orzeczeniem sądu pierwszej instancji i orzeczeniem sądu drugiej instancji. Może tutaj właśnie troszeczkę się już wygadałem, że jest to wyrok, który no. Tak zwane salto-orzecznicze nastąpiło, czyli po rozstrzygnięciu w jedną stronę w pierwszej instancji, poszło rozstrzygnięcie w, drugi, w drugą stronę w drugiej instancji. Dokładnie tak. Powódka, która była tutaj jednostką sektoru finansów publicznych, wniosła pozew o zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy, i tutaj oczywiście w domyśle z, powodów, z powodu okoliczności zawinionych przez stronę przeciwną. I powodem tego odstąpienia miało być znaczne opóźnienie wykonawcy przy wykonywaniu dokumentacji projektowej, które też, że tak powiem po francusku, dawało marne szanse na to, że roboty budowlane również zostaną wykonane w terminie. Wykonawca oczywiście uznał za bezpodstawne naliczanie tej kary umownej i wniósł o oddalenie takiego powództwa w całości. Uważał również, że zamawiająca powinna mu zapłacić za wykonaną dotychczas część dokumentacji, dlatego wniósł powództwo wzajemne o zapłatę. Tutaj to tak pokrótce syntezowałem to, czego spór dotyczył, natomiast no, wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. Zresztą mi się najbardziej spodobało, jak sobie przeglądałem ten twój wyrok mhm. i tam były fragmenty PFU także powrzucane i najbardziej spodobał mi się ten dotyczący, jak wykonawca powinien działać przy projektowaniu. W trakcie analizy szczególna uwaga powinna być skierowana na optymalizację kosztów, natomiast zastosowana technologia powinna charakteryzować się wysoką sprawnością, najniższymi z możliwych kosztami bieżącej eksploatacji, a jednocześnie powinna być już sprawdzona w praktyce. Czyli takie wydanie polskie: za projektuj i design and build czyli dobrze, and tanio, tak się no tak, zamawiając, Same konkrety. Dobra, to mamy na dobrą sprawę, wiemy o co się kłócimy. Dopowiem ze swojej strony, że summa Sumarum tam zamawiający miał rację, bo on się czepiał technikaliów tego pro propozycji projektu, którą przedstawił mu wykonawca. I ta propozycja w ocenie zamawiającego nie była zgodna z PFU co do podstawowych założeń. I zamawiający mówi wprost, że jak pójdziemy w tym kierunku... To ja się mogłem pożegnać z dofinansowaniem. A jak się pożegnam z dofinansowaniem, to pożegnam się z inwestycją, bo to jest 75% finansowania z UE, więc nie ma najmniejszych szans, żebym sam to udźwignął. I już na etapie procesu, bo była ta fajna sytuacja, że zamawiający miał swoją podkładkę finansową, nie finansową, a dokumentową w postaci ekspertyzy specjalistów, którzy powiedzieli, że rzeczywiście było niezgodne z PFU, nie, nie taka technologia, jak być powinna, bo technologie się rozbijało. To skontrował. Wykonawca przedstawiając swój papier, czyli taka klasyczna kłótnia, która prawda jest prawdziwsza i która racja jest mojsza, i profesjonaliści z jednej i z drugiej strony potwierdzali, że to ich strona ma rację. Suma summarum biegły sądowy, czyli w teorii ze bezstronny profesjonalista, stwierdził, że to rację ma jednak zamawiający i tam rzeczywiście była niezgodność. I to w głównej mierze przyczyniło się do tego, że ten zamawiający wyszedł w in plus, w pierwszej instancji. Do tego mocno, mocno trzymał się sąd okręgowy. I może od tego wątku yy, zacznijmy właśnie tej niezgodności technicznej, która okazała się rzeczywiście trafnie zarzuconą. Yy, tutaj ona faktycznie okazała się trafnie zarzucona i sąd pierwszej instancji. Yy, no tutaj żeby. Być szczerym, praktycznie w całości podzielił stanowisko zamawiającej, tylko że zadziało to się już de facto po odstąpieniu od umowy. Gdybym miał przedstawić chronologię zdarzeń, jak to tak naprawdę wyglądało, to wyglądało to w ten sposób. Przyszedł czas na oddanie dokumentacji projektowej. Wykonawca pokazuje projekt do zamawiającej, do akceptacji. Zamawiająca mówi, nie, 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 projekt jest niezgodny z PFU, ja przez to nie dostanę do finansowania i nie dowiozę tej inwestycji. Wykonawca z kolei mówi: Nie, 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 projekt jest w porządku, nie widzimy błędów. Jeżeli są, pokażcie mi te błędy ze swojej strony gwarantujemy, że się wyrobimy. Wszystko będzie, wszystko będzie zrobione w terminie. Zamawiająca powiedziała: Nie, 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 termin jest już tuż, tuż, w zasadzie już jesteście po terminie wskazanym w PFU na oddanie dokumentacji. Więc odstępujemy od umowy wykonawca. Ale powiedzcie, co jest nie tak. I dopiero na tym etapie, tak naprawdę pojawiły się y, błędy, jeżeli chodzi o y, tą dokumentację. I, I tutaj na sekundę byśmy się zatrzymali, bo to jest mhm. też coś, co, na co ja zwróciłem uwagę, odnotowałem sobie do podkreślenia na kanwie tego sporu. I coś, co warto akcentować. Tak, jak mówisz, to była taka głupia gra ze strony zamawiającego, bo taka zabawa z czterolatkiem wiem, ale nie powiem, i wiem, że jest źle. Co jest konkretnie źle? Nie, cóż, to ty jesteś profesjonalistą, powinieneś wiedzieć, co ja jako zamawiający mam cię pouczać jako inwestor. I bardzo mocno złapał to sąd apelacyjny, i wręcz podkreślił, że to jest przejaw takiego nielojalnego zachowania. Z którego zamawiający nie może czerpać korzyści. Nie możemy dać mu dodatkowych bonusów, przyjąć, że mógł zrywać kontrakt z konsekwencjami dla wykonawcy, jeżeli działał w ogóle na podstawowej zasadzie jakiejś tam elementarnej lojalności i uczciwości wobec drugiej strony, gdzie według swoich twierdzeń wiedział, że coś jest nie tak, ale nie chciał powiedzieć konkretnie co. I to o czym mówisz, że ta informacja pojawiła się dopiero po to rzeczywiście ta ekspertyza właśnie profesjonalistów, którą zagrał zamawiający, została przedstawiona dopiero, bo ona chyba nawet była sporządzona w ogóle po oświadczeniu o odstąpieniu. Tak, dokładnie. I, I do tego właśnie mocno sąd się przyczepił też pod kątem wykazywania podstaw do odstąpienia, o czym jeszcze porozmawiamy, że nie możesz drogi zamawiający twierdzić, że ta nieprawidłowość projektowa. Była podstawą do odstąpienia, bo prawda jest taka, że ty nie, na moment składania oświadczenia nie wiedziałeś, że ona istnieje. Nie miałeś tej świadomości, bo dopiero później uświadomili ci twoi biegli rzeczoznawcy prywatni, że tak właśnie jest. To też taki ważny wątek, znowu, wydaje się intuicyjny i prosty. Jeżeli wiesz, że coś jest nie tak, czy zarzucasz drugiej stronie, że coś jest nie tak, to trzeba się z nią tym podzielić, żeby mogła ewentualnie Poprawić swoje zachowanie i grając takimi kartami, trzymając je blisko piersi, no to później będzie problem, żeby wykorzystać to na swoją korzyść. Tak, tutaj zdecydowanie zamawiająca popełniła ten błąd, że przed odstąpieniem od umowy te wady były, określiła te wady bardzo ogólnikowo. To było to w zasadzie sprowadzało się do tego, że w mamy kanalizację. Ciśnieniową, a ty, wykonawco, przedstawiasz mi tutaj kanalizację grawitacyjno-ciśnieniową. I ta uwaga to była w zasadzie jedyna uwaga, zamawiający przed odstąpieniem od umowy, ale te zachowanie, które tutaj, na które zwróciłeś uwagę, to zostało potraktowane przez sąd w zasadzie jako sprzeczne z zasadą współdziałania stron przy realizacji umowy. Także tak to zostało przez sąd drugiej instancji zinterpretowane. A z kolei. Przez to... sąd tej lepszej instancji. Bo w drugiej... Dla wykonawcy. Przez sąd tej lepszej instancji, dla wykonawcy. Tutaj jest też jeden ważny wątek, bo mówimy cały czas o wadliwości, o nieprawidłowościach, o tej niezgodności z PFU, nie ta technologia. Ale bardzo istotne w tym sporze było to, że to wcale nie jakość była przyczyną odstąpienia. A przynajmniej. Może inaczej, nie jakość zamawiający wskazał jako przyczynę zerwania współpracy, tylko poszedł w innym kierunku. No bo jak nie jest jakoś tam wielką tajemnicą, że jeżeli sypie nam się coś jakościowo, to też może być to jak najbardziej powiązane z terminem, zazwyczaj będzie, no bo jeżeli jest potrzeba przeprowadzenia jakichś prac na nowo, no to nagle okres harmonogramu zaczyna się niebezpiecznie kurczyć. I tutaj ważne jest to, że właśnie w sam termin uderzył zamawiający, bo on jako podstaw swojego odstąpienia, już jak złożył oświadczenie o odstąpieniu, nie wskazywał wcale tego, że, że jest niedobra technologia, tylko wskazał to, że ty już wykonawco jesteś tak głęboko w lesie, że nie ma bata, żebyś wyciągnął w terminie roboty, na które się umówiliśmy. Czy może inaczej? Tak jak mówiłeś, od tego zacząłeś, że. W dość dziwny, niefrasobliwy sposób, zamawiający w umowie określił tylko, jeżeli chodzi o termin, to zastrzegł jedynie termin końcowy całej inwestycji. A on był jeszcze odległy, no bo to faza projektowania, więc jeszcze mamy. O kilkanaście miesięcy tak, jeszcze. Jeszcze mamy sporo czasu. I tu tak naprawdę w tym momencie mocno sobie strzelił w kolano e, zamawiający. I tutaj oddam Ci może głos, żebyś troszkę wprowadził co do tego w ogóle, co do podstaw tych odstąpień terminowościowych, w które poszedł zamawiający. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. Jasne. Sąd drugiej instancji przeanalizował umowę i doszedł do wniosku, że umowa w ogóle nie regulowała kwestii odstąpienia od umowy z powodu niedotrzymania terminu umownego. Dlatego w sprawie tak naprawdę były do rozważenia jedynie przepisy kodeksu cywilnego i sama zalewająca zresztą. W w złożonym przez siebie oświadczeniu o umowy wskazywała bezpośrednio konkretne przepisy. I tu mam tutaj na myśli przepis 635 kodeksu cywilnego, który w związku z artykułem 656 stosuje się również do umów o roboty budowlane. Nie wiem, może tutaj, żeby przybliżyć troszeczkę, na czym to polega. Ktoś, w telegraficznym skrócie. Tak, ktoś, kto obserwuje pewnie kanał, doskonale wie. Ale tutaj po prostu przytoczę ten przepis, na czym on polega. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Krótko mówiąc, zamawiająca odstąpiła od umowy, bo uważała, że wykonawca się nie wyrobił z oddaniem dokumentacji. Biorąc pod uwagę termin, który nie został określony w umowie a w pf u a przez to jest mało prawdopodobne, że się wyrobi w terminie z robotami budowlanymi. Tam chyba był też coś mi świta wątek, że strony jakoś tam sobie ustalały w trakcie realizacji, czy to zamawiająca wyznaczyła wykonawcy, czy nawet jakieś tam było. Razy oko ustalenie terminu tego przekazania dokumentacji, z tym, żeby sąd mocno podkreślał, jakby, że czym innym jest termin umowny, a czym innym jest, że w trakcie bieżącej koordynacji po prostu sobie dogadujecie się, no to do kiedy chciałbym, do kiedy mogę, i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, dokładnie. I sąd w zasadzie wyszedł z jednego prostego założenia. Skoro podstawą odstąpienia jest to, że wykonawca się nie wyrobi w terminie. To będziemy tylko rozmawiać o tym. W zasadzie na tym etapie już mnie nie interesuje to, czy znaczy nie interesuje w kontekście odstąpienia, czy dokumentacja ma wady, czy nie, czy ty zamawiająca stracisz dofinansowanie, czy nie. Interesuje mnie to, czy wykonawca rzeczywiście na dzień dzisiejszy by się nie wyrobił. I jeżeli tak, to w sumie co byłoby przyczyną tego stanu rzeczy. I tutaj na chwilkę cię zatrzymam, bo to jest pierwszy obszar, na kanwie tego wyroku jest dużo rzeczy, w które można zanurkować, i nie zrobimy, powiedzmy, takiego głębokiego nurkowania na rekord świata, ale trochę sobie poskaczemy z kołży do kołuży. Jeżeli chodzi o to, to co chciałbym podkreślić ze swojej strony, to o czym mówisz, czyli sąd stwierdził: Ja mam wprost wskazane, wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu, dlaczego to odstąpienie następuje, więc tylko to mnie interesuje. I to jest bardzo ważna rzecz pod kątem odstąpień w szerszym kontekście, gdyż w wielu wyrokach przywija się ta sama myśl, czyli jeżeli przychodzi do mnie strona i twierdzi, że odstępuje, to ja jako sąd badam tylko te podstawy odstąpienia, które ona wskazała. Na korzyść strony jest tak, że no, szczęśliwie nie mówimy tutaj o podstawach prawnych, czyli nie jest tak, że jak wymienię jakieś tam przepisy, to sąd stwierdzi, że to jest tylko i wyłącznie jeden artykuł, do którego zaglądam, bo tego też nie zrobił zresztą sąd w tej sprawie. Chodzi tutaj o podstawy takie faktyczne, czyli jeżeli piszę właśnie w oświadczeniu o odstąpieniu, że odstępuję, ponieważ jest nieterminowa płatność, czy jest nieterminowy odbiór, czy jest nieterminowa realizacja, czy jest brak zgłoszenia podwykonawcy, to właśnie te rzeczy jako sąd będę badał. I ja jest badam pod kątem wszystkich przepisów, czy postanowień umowy, które przychodzą mi do głowy, że mogą tu działać, no bo to jest obowiązkiem sądu, jakby zastosować prawo. Ale jeżeli byłaby natomiast sytuacja taka, żeby dobrze żebyście dobrze zrozumieli, to, do czego zmierzam, że. Ja składam, jak tutaj, oświadczenie o odstąpieniu z powodu na złagi na naruszenie terminu, czy może nawet nie, na, nie, na, nie naruszenie, a zagrożenie naruszania, bo do tego się sprowadza ten przepis to jest tak zwane takie antycypacyjne odstąpienie w związku z przewidywaniem naruszenia umowy. To, jeżeli na przykład się okaże, że w trakcie procesu ja już się sam zreflektuję, że odstąpiłem, Przestrzeliłem z tą podstawą, o tak, bo nie było tego ryzyka naruszenia terminu, ale dowiedziałem się w międzyczasie, że tam było trzech podwykonawców niezgłoszonych. I umowa dawała mi podstawę do odstąpienia. Jeżeli są niezgłoszeni podwykonawcy, to nie będę mógł skutecznie powiedzieć sądowi, w sądzie, to nawet jeżeli tu nie miałem racji, to i tak. Miałem inną podstawę do odstąpienia zgodnie z umową, bo byli niezgłoszeni podwykonawcy, więc nie ma co tu kopii ruszyć i się za bardzo roztrząsać. Chciałem odstąpić, miałbym taką podstawę. Nie, w tym kierunku nie pójdziemy i tego mocno trzymał się sąd tej odpowiedzialności i precyzji w formułowaniu oświadczenia o odstąpieniu. Więc jeżeli nie trafimy, no to będzie problem, dlatego o ile ja jestem zwolennikiem takiego minimalizmu powiedzmy w codziennej pracy, no to te odstąpienia jest jedną z takich sfer, gdzie zalecam po prostu strzelać ze wszystkich dział, które przychodzą nam do głowy i jeżeli coś ma trafić, to trafi, jeżeli nie, to lepiej to wystrzelić i mieć w powietrzu, być może dojdzie do celu. No dokładnie tak. Tutaj to co powiedziałeś. W zasadzie błędem zamawiającym było to, że ona określiła tylko jedną podstawę, gdy de facto, biorąc pod uwagę te błędy dokumentacji, mogła strzelić przynajmniej z dwóch armat. tak? No ale skoro już określiła ten jeden termin i go wprost w zasadzie wskazała, wykonawco, nie wyrobisz się i odstępujemy od umowy, to sąd powiedział tak, skoro zamawiająca uważasz, że wykonawca się nie wyrobi, a ten termin de facto mija za kilkanaście miesięcy, to proszę mi powiedz, na jakiej podstawie uznałaś, że wykonawca się nie, nie wyrobi. Pokaż mi jakieś konkretne dowody, jakieś konkretne wyliczenia. No i tutaj jak można się domyślić, to zabrakło argumentów. Zamawiająca próbowała tłumaczyć się tym, że nie było szans na dotrzymanie terminu końcowego, bo wykonawca konsekwentnie odmawiał uwzględnienia i uwag. Tylko tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, te konkretne uwagi pojawiły się już po. Odstąpieniu od umowy, więc tutaj się po prostu timeline nie zgadzał. Nie zgadzał. Tak, bo tu była bardziej sytuacja taka, że wykonawca nie tyle mówił, że ja nie zrobię według Twoich wytycznych, co on tych wytycznych nie znał. On wiedział tylko, że jest nie w porządku, dostał ogólny feedback, jest źle, na co odpowiedział ogólnie jest dobrze. Powiedzcie mi, co jest źle, to poprawię. I także, tak jak, tak jak mówisz, do niego to, co jest źle, dotarło już tak na dobrą sprawę, kiedy na placu budowy już ktoś tam zmiotło zamiatał całą tą operację. Dokładnie tak. Natomiast, co było konsekwencją tego? Wobec tego, że termin zakończenia prac upływał za kilkanaście miesięcy, a zamawiająca w marny sposób udowodniła to, że wykonawca się nie wyrobi. Sąd drugiej instancji uznał, że złożone oświadczenie o odstąpieniu na podstawie artykułu 635 jest bezskuteczne. I już tu wiem, do czego chcesz przejść dalej. Zanim przejdziemy, co się z tą bezskutecznością dzieje, jeszcze jedna ważna uwaga. Zasada czystych rąk, bo to jest bardzo ważny element przy artykule 635, czy mówiąc szerzej, przy odstąpieniach przez. Problemy terminowe. Wydaje mi się oczywistym z każdego punktu widzenia, i tak też sądy orzekają, że te 635, o ile mo może pozwolić na zerwanie współpracy, jeżeli jest opóźnienie, więc niezależnie od tego, czy wykonawca ponosi w tym winę, czy też nie, o tyle nie może być wykorzystywany jako podstawa odstąpienia w przypadku, gdy. To zamawiający swoim działaniem doprowadził do tego opóźnienia. No byłby wtedy premiowany kasowaniem umowy przez swoje własne grzechy, a to sytuacja taka dość głupia. I pojawia się tutaj taki duży problem praktyczny, który sądom też nie umyka. Co zrobić, jeżeli mamy dwóch winnych? Czyli jeżeli zarówno wykonawca ma swoje na sumieniu, jak i zamawiający ma swoje na sumieniu. Tutaj akurat sąd tego nie roztrząsał, bo nie było mu to potrzebne za bardzo, bo stwierdził jednoznacznie, że nawet nie ma tego podstawowego warunku, czyli nie było ryzyka nieukończenia w terminie, więc nie ma co się dalej tam pochylać nad tematem. Ale był tutaj ten wątek, że też zamawiający miał swoje za uszami, bo tutaj też mu słusznie wytykał wykonawca co do. Postępowania z działkami, i tak dalej, i tak dalej, powiedzmy, że miał swój wkład też w terminowość tego robienia. I to w praktyce sądowej i prawniczej nazywa się ładnie zasadą czysto, czystych rąk, czyli czy konieczne jest to, żeby zamawiający był taki zupełnie bez winy, w białej sukni, żeby mógł odstąpić. I można pójść w dwa kierunki teoretycznie, czyli albo przyjmujemy, że nawet jeżeli dwie strony są współwinne, to oznacza, że wykonawca też ma swoje załuszczenia, a to wystarczy, żeby podstąpić. Albo idziemy w drugim kierunku zupełnie i przyjmujemy, że skoro nie może być podstaw leżących po stronie zamawiającego, to jeżeli jest jakiś tam jego pakiet uchybień, to nawet jeżeli te uchybienia są po stronie też wykonawcy, no to są jakby skasowane. I orzecznictwo idzie w tym e, kierunku. Korzystnym dla zamawiającego, czyli że ta zasada czystych rąk będzie chroniła wykonawcę, tylko jeżeli będziemy mówili o tym, że inwestor jest wyłączną stroną, która ponosi odpowiedzialność za nieterminowość. Jest tutaj też oczywiście postulowana taka droga złotego środka, czyli ważymy, kto ile się przyłożył do tych nieterminowości. I jeżeli bardziej jest to zamawiający, no to nie odstąpi od umowy, jeżeli bardziej jest to wykonawca, to odstąpienie będzie skuteczne. Ale tak jak parę miesięcy temu chyba odświeżałem sobie orzecznictwo pod tym kątem, to w tych świeżych wyrokach, które widziałem, to idą bardziej w tym kierunku właśnie, że jeżeli mamy dwóch spółwinnych, to po prostu przyjmują, że możliwe było odstąpienie, jeżeli dwie strony umoczyły, w nieterminowości, ale to też jest wątek, który przy tych odstąpieniowych tematach terminowych jest istotny. I jeszcze tak kończąc, bo on może mieć dwie postaci. Albo mamy takie sekwencyjne opóźnienia, czyli dajmy na to: przez tydzień w grudniu dał ciała z czymś zamawiający, przez dwa tygodnie w styczniu dał ciała z czymś wykonawca, przez tydzień w lutym dał ciała z czymś zamawiający. To jest sytuacja czysta, bo wtedy po prostu czyściutko wycinamy sobie te okresy, kiedy był zamawiający w problemie, kiedy był wykonawca, zbieramy same opóźnienie wykonawcy i patrzymy, czy to było wystarczające do naruszenia terminu. Ale zazwyczaj to nie będzie się zdarzało i tą częstszą opcją występującą w praktyce będzie sytuacja współistniejących, czyli nakładających się na siebie, zazębiających tych okresów. No i właśnie pod tym kątem zazębiającym ten mój przydługi w trend, kończąc to, co powinni mieć z tyłu głowy i wykonawcy, i inwestorzy, że bardziej prawdopodobne jest, jeżeli dwie strony przykładały ręce do nieterminowości, że w sądzie usłyszą, że mimo to odstąpienie z tego 6-3-5 było możliwe. I teraz możesz wrócić na swoje tory, czyli jak się domyślam do przejścia to jest do tego. odstąpienia i, i co się stało w związku tak. z tym. No, tak jak tutaj już powiedzieliśmy, zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu. No i co, i co teraz? No, I nie jest ono skuteczne. Wracamy dalej na plac budowy, realizujemy dalej umowę, czy, czy może coś innego? I tutaj sąd dos doszedł do wniosku, że złożenie oświadczenia, mimo że nie wywołało skutku, jaki chciałaby zamawiająca, to jednak jakiś skutek musiało wywołać. To się stało, to się już nie, nie odstanie. I tutaj może od razu przejdę do wniosku, ale potem wyjaśnię dlaczego. Sąd zakwalifikował to odstąpienie jako tez artykułu 644 Kodeksu Cywilnego. I tutaj też wydaje mi się zasadnym może przytoczenie tego przepisu, że dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić, z tym zastrzeżeniem, że e, musi zapłacić umówione wynagrodzenie, jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. I teraz właśnie tutaj e, wskażę może, dlaczego tak się stało. Dlaczego sąd świadczenie o odstąpieniu, które początkowo miało być z artykułu 635, zakwalifikował jako odstąpienie z 644, ponieważ sąd uznał, e, że zamawiająca poprzez niejednoznaczny opis zamieszczony w PFU i brak formułowania wyraźnych zastrzeżeń co do dokumentacji przedstawionej przez, yy, przez wykonawcę, podejmowała takie czynności, które były przeszkodą do właściwego wykonania umowy. I de facto tutaj poniekąd przyczyniła się do tego opóźnienia. Czyli to, to o czym w zasadzie Ty wspominałeś, tym, yy, o tej zasadzie czystych rąk, tak. Coś, co nawet troszkę inaczej odbieram to i, i troszkę inaczej patrzyłem na to, co zrobił sąd, bo to nie jest pomysł nowy. Ten, ta koncepcja gdzieś tam, kilkanaście, chyba już lat temu, sąd najwyższy coś takiego wykonzypował w jednej ze spraw, i później ja w swoich szkoleniach uwzględniam tę opcję, kiedy o tym opowiadam i podpiera ją też orzecznictwem, przykazując uczestnikom sygnatury. I z roku na rok ta lista wyroków robi się coraz dłuższa. Sądów apelacyjnych, które się pod tym podpisują. Także z rzeczy, która była gdzieś tam wyrażonym poglądem, no już można powiedzieć, że taki dość mocno osadzony pogląd się zrobił. I podstawą wyjścia sądów wszelakich, także tego, o którym rozmawiamy jest to, że jeżeli ja składam to oświadczenie z 6.3.5 jako inwestor, to jednoznacznie daje wyraz temu, że współpracować z wykonawcą już nie chcę. Że chcę zerwać tą współpracę, chcę odstąpić od umowy. I sąd bardziej wpycha te 6.4.4 w miejsce 6.3.5 z uwagi na to, że jeżeli ja jako zamawiający odstąpić chcę, no, to trzeba mi znaleźć jak, jakąś furtkę do tego. A skoro nie ma tej furtki w 6, 3, 5, bo nie mam spełnionych warunków, w 6, 4, 4 będą zawsze, bo to jest przepis, który pozwala zerwać umowę w każdym momencie. I Nie ma żadnych wymogów, to jest po prostu niebo nie. Nie chcę z tobą współpracować, chociażby brzydko wyglądasz i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym współpracować nie będziemy. Także tu jest bardziej. Poszukiwanie podstawy przy przyjęciu, że moją intencją jako zamawiającego było zerwanie współpracy. I powiedz w ogóle, jak ty się odnajdujesz w tym, we wrzuceniu takie w inne zupełnie ramy inwestorów? No, coś w tą sytuacją trzeba zrobić. Tak jak powiedziałem na początku, oświadczenie o odstąpieniu zostało e, złożone no i nie możemy traktować, że go nie było. I teraz w zasadzie, jakie są alternatywy no ciężko jakiekolwiek znaleźć. Można jedynie uznać, że no to oświadczenie jest nieważne, ale... Znaczy, z takiego prawniczego punktu widzenia o, o nieważności tutaj byśmy nie, nie rozmawiali. Mówiąc o jakby takim kolokwialnym użyciu nieważne, czyli jakby nie wywołało, nie wywołało skutku, ja zawsze miałem z tym problem, bo to jest taka sytuacja naruszonego zaufania pieska, że dostajesz od swojego właściciela pyszne ciasteczko, zajadasz jest ci super przyjemnie, jest ekstra smaczne, ale nagle robisz się potem taki bardziej senny, zasypiasz i budzisz się wynoszony od weterynarza i czujesz, że straciłeś dwie ważne części ciała. Pozdrawiam mojego Anakina, którego niedługo to czeka. I to jest ta sytuacja, dlatego, że zamawiający, odstępując z 6-3-5, to odstępuje z tą myślą, że on wyrzuca kontrahenta i to ten kontrahent jest zły. Ja, jako zamawiający, jako inwestor, skasuję sobie jeszcze czy to odszkodowanie, czy to karę umowną, jak tutaj nie spełna 2 miliony, 30% kontraktu za odstąpienie. A budzi się w sytuacji tej, o której mówiłeś, czyli ja nie to, że nie tylko nie zarobię tej kary umownej, nie dostanę jej, ale to jeszcze wykonawca będzie mógł ode mnie dochodzić wynagrodzenia pomimo niewykonania robót. I intencja przepisu jest taka, czy całej tej konstrukcji, że do. Wykonawcy ma wrócić marża, którą miał zarobić, gdyby zrealizował umowę. Na razie, może w ogóle na kanwie tego odcinka nie będziemy wchodzili w detale tego rozwiązania, bo to materiał na odrębną rozmowę, ale z perspektywy zamawiającego to jest dość mocna zmiana sytuacji, bo z, z miejsca, kiedy myślałem, że ja odstępuję i dostaję pieniądze, to owszem, odstąpię, ale te pieniądze będę płacił. I jak w najczarniejszym scenariuszu, tak naprawdę w świetle przepisów może dojść do sytuacji, że wykonawca dostanie 100% wynagrodzenia pozostałego do wypłaty. Nie tylko sam zysk, który miał uzyskać, gdyby zrealizował całą umowę, ale nominalną całą kwotę do zrealizowania. Więc powiedzmy, jeżeli mam kontrakt na 6 milionów, przerobiliśmy pół miliona przerobu, to na upartego. Jeżeli zamawiający mi pomoże swoją niekompetencją, to jako wykonawca mogę uzyskać 5,5 miliona w sądzie. W teorii, na, na podstawie przepisów, które, które tutaj działają. I mnie to zawsze, o ile ta koncepcja, tak jak mówię, jest popularna w sądach, to był element, który od, od zawsze mnie uwiera. No bo wrzucamy, przyjmujemy tak naprawdę, że inwestor jest na tyle zdeterminowany do zerwania umowy, że czy to będzie zerwanie połączone z tym, że on dostanie karę umowną, czy to będzie zerwanie z tym, że on zerwie współpracę i zapłaci pomimo braku wykonania umowy, to był na tyle zdeterminowany do odstąpienia, że zrobiłby i tak, i tak. I jeden wyrok Sądu Okręgowego kojarzę, który właśnie Sąd Okręgowy bardzo fajnie, w moim odczuciu, się nad tym pochylił, i właśnie w tym kierunku skierował swoje rozważania, że jest ten problem tych bardzo różnych skutków. Dla inwestora w związku z odstąpieniem? W związku z tym, jeżeli chcemy stosować ten mechanizm, to tylko przy założeniu, że inwestor rzeczywiście zdecydowałby się na odstąpienie, gdyby wiedział, że będzie to powiązane z roszczeniem wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia. Ale oddam sprawiedliwość, ten dominujący jest ten stosowany, a wracając do Twojego pytania: jakie mamy rozwiązania? No innym rozwiązaniem, dość oczywistym, i no przyznam, że jestem troszkę zdziwiony, że to nie jest te, które dominuje w sądach. Zgadzam się tym, nie ma przesłanki określonej w przepisie jako podstawa odstąpienia, w związku z tym odstąpienie skutku wywrzeć nie mogło. Jaki jest dalszy krok? No, i mamy tutaj alternatywne sytuacje. Albo ja otwiera to mnie jako wykonawcy drogę do odstąpienia bo ja wtedy sobie odstępuję chociażby z 492 z indeksem 1, czyli z uwagi na to, że druga strona swoim zachowaniem wskazuje mi jednoznacznie, że świadczenia na moją rzecz nie spełni, czyli nie zapłaci mi wy umówionego wynagrodzenia i nie pozwoli mi też wykonywać roboty, czy też łapie którąś z podstaw e, umownych, jeżeli mam odpowiednio upasującą. A druga rzecz, która też się czasami zdarza, bo m, też ciekawy scenariusz, kiedy dwie strony przestrzelą. Co wcale nie jest rzadkie. Czyli jedna złoży oświadczenie o odstąpieniu. No bo to, że tak jak nie wiem, to Newtonowskie chyba każda akcja wywołuje reakcję, tak każde odstąpienie wywołuje drugie odstąpienie. Niezależnie od tego, kto strzeli pierwszy, to realia są takie, że druga strona też strzeli i po kilku latach dowiemy się w sądzie, kto trafił. I są sytuacje, gdzie obie strony nie trafiły, i wiadomym jest, że dowiadują się o tym po pięciu. 8, 10 latach, kiedy jest już prawomocnie zakończona sprawa we wszystkich instancjach, może nawet z Sądem Najwyższym zaczepiona, to w oczywistym jest, że no, ciężko powiedzieć, że przez te wszystkie 8 lat umowa trwała. Bo termin z realizacji już dawno się skończył i tak dalej, i tak dalej, i ciężko powiedzieć, że nagle no to się widzimy na placu budowy. Ta inwestycja najpewniej jest już dokończona w ogóle z, kim, z kimś innym. I oczywiste rozwiązanie, po które sądy tutaj sięgają, że mamy konkludentne rozwiązanie umowy. Czyli swoimi działaniami, zarówno ty jako inwestor, czasami nawet nie jest konkludentne, bo jest pisemne, no bo mamy oświadczenie o odstąpieniu i z nich sobie sąd składa po prostu rozwiązanie umowy, że twoje oświadczenie o odstąpieniu i moje oświadczenie o odstąpieniu, mimo że oba były nieskuteczne, to wyrażały wolę zakończenia współpracy. W związku z tym składa się to na a rozwiązanie umowy. I wydaje mi się to w kontekście tych dwóch strzelonych oświadczeń o odstąpieniu mniej kontrowersyjne niż ta sytuacja czyli stosowanie 6-4-4 w miejsce 6-3-5. I wydaje mi się, że też mniej kontrowersyjne jest po prostu stwierdzenie, że jeżeli nie trafi inwestor, to otwiera furtkę do odstąpienia skutecznego wykonawcy. Dziękuję za uwagę. No, i co było konsekwencją tego, że to te oświadczenie zostało potraktowane za bezskuteczne, jeżeli chodzi o artykuł 635, a jednocześnie za skuteczne z 644? Konsekwencją było to, że umowa nie została zrealizowana z danym wykonawcą, a jeszcze zamawiająca była zmuszona do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowaną część dokumentacji. Tą część dokumentacji, która nie była wadliwa. Tam wykonawca dochodził około 400 tysięcy za zrealizowaną dokumentację. Finalnie otrzymał 160 tysięcy, ponieważ no właśnie te wady, które zamawiająca przedstawiła już po odstąpieniu, wpłynęły na to, że no nie można było dać całego wynagrodzenia za dokumentację, no bo jednak ta dokumentacja była wadliwa no i się nie nadawała do tego, do czego miała się początkowo nadawać. Wiesz co, wrócimy jeszcze na sekundę do innego obszaru do modyfikacji 635, czy szerzej może modyfikacji, albo w ogóle zastrzegania odstąpienia w umowie, bo to była rzecz, na którą też pochylał się sąd, mówiąc to, od czego zacząłeś. Czyli w umowie ja widzę tylko jeden termin, to jest termin końcowy. Jak za zaprojektuj i buduj, no to termin końcowy de facto robót budowlanych. Nie widzę terminu dla przekazania tej części projektowej. To, co podkreślił sąd, i nie jest jedyny w tym, ten przepis 6.3.5, który stosowany jest zawsze, bo on wynika z samego kodeksu cywilnego, on dotyczy właśnie deadlinów tych końcowych. Do niego się odnosi, do terminu końcowego. I sąd podkreślił, że nie ma przeszkód żebyśmy jako strony sobie to zmodyfikowali, że stwierdzili, że chodzi tutaj nie tylko o termin ten finalny, termin końcowy, ale o, też o terminy etapów, kamienie milowe. Jakkolwiek jakiejkolwiek nomenklatury użyjemy, jakkolwiek organizacyjnie ten proces inwestycyjny sobie konstruujemy, nie ma przeszkody, żeby to sobie umownie rozciągnąć. Z tym, że jeżeli chcielibyśmy to zrobić, to trzeba to bardzo jednoznacznie wyrazić w umowie. I rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, bo ogólna nawet taka myśl o zastrzeganiu tych umownych podstaw do zrywania współpracy. Bo de facto w kontrakcie mogą znaleźć się powiedzmy trzy rodzaje: albo co jest praktykowane i zupełnie zbędne czyli przepisujemy sobie do umowy treść przepisu. Nawet jest bardziej szkodliwe niż zbędne, bo może budzić wątpliwości, czy my chcieliśmy tak tylko zrobić kopię i wklej, czy to miało być coś innego niż w przepisie. No bo skoro jest w przepisie, to po co pisać do, do umowy. Kolejna rzecz to jest modyfikacja rzeczy ustawowych, rzeczy z przepisów, czyli dokładnie to, o czym tutaj Sąd pisał, że artykuł 635 dotyczy tylko terminu końcowego, rozumianego jako terminu realizacji całości przedmiotu umowy. Ale nie ma przeszkód, żeby rozszerzyć go na etapy kamieni milowej, itd. Albo trzecie rozwiązanie coś, co jest nieznane jakby bezpośrednio przepisom, i sobie robimy odstąpienie umowne. I tutaj jest taka spora wątpliwość w sądach, czy każdy z takich przypadków będzie wymagał zastrzeżenia terminu końcowego dla odstąpienia, czy też nie. Ja osobiście jestem zdania, że jeżeli mamy rzeczy odstąpienie umowne z artykułu 395, to każdorazowo, jeżeli nie mamy do czynienia z modyfikacją zasad ustawowych, czyli nie, nie to, że modyfikujemy sobie na przykład 635, to takie zastrzeżenie terminu powinno się znaleźć, ale nie jest to wcale ani jedyny, ani dominujący pogląd. Jeżeli przyjrzymy sądy i. Działalność. W każdym razie to, z czym chciałbym zostawić osoby, które nas słuchają. Jeżeli stwierdzacie, że chcecie sobie ten zwyczajowy katalog podstaw odstąpienia złożyć, to co jest zwyczajowo w umowach, w którymś tam paragrafie, czyli zamawiający czy wykonawca uprawniony jest do odstąpienia w następujących przypadkach, bardzo dużą różnicę chociażby robi ten krótki zwrot oprócz przypadków wskazanych w przepisach prawa. Bo wtedy to wskazuje, że to, co mamy w katalogu, to jest nasza twórczość własna i nie odnosimy się do podstaw prawnych, tylko tworzymy swoje własne. A z kolei, jeżeli chcielibyśmy właśnie zrobić sobie świadomie, jestem prawnikiem, który pracuje nad umową i chcę sobie zrobić świadomie modyfikację 635 i chcę, żeby to było dalej 635, tylko rozszerzone, to mogę to redakcyjnie rozwiązać w ten sposób, że wpiszę sobie w umowie, że. Zmieniam zasady z artykułu, właśnie 6.3.5, w taki sposób, że odstąpienie możliwe jest także w, w odniesieniu do terminów przejściowych, terminów z harmonogramu, terminów etapów, jakkolwiek to nazwę. Czy wpisuję po prostu klauzulkę, zgodnie z którą, że mogę odstąpić także w przypadku e, prawdopodobieństwa nieukończenia w terminie etapu kamienia milowego itd. I w nawiasie, powiedzmy, wpisuję artykuł 6.3.5, żeby wskazać, że to jest e, ta modyfikacja. Zasady czystych rąk poruszyliśmy, przepisowe i umowne zasady zrywania współpracy też poruszyliśmy. Skutki oświadczenia przy złej ocenie inwestora co do podstawy do zrywania poruszyliśmy, formułowanie oświadczenia o odstąpieniu także. Może zdanie jeszcze wróćmy na sekundę mówiłem, że nie będziemy w to nurkować dokładnie, no bo to y, temat rzeka ale te roszczenie finansowe wykonawcy w przypadku bezpodstawnego przypisania mu przez inwestora uchybień w zakresie terminowości, czyli ta druga część artykułu 644, która de facto jest też przyznana wykonawcy, takie same roszczenie w 649, czyli jeżeli mamy w największym uproszczeniu, jako wykonawca byłem gotowy zrealizować pracę, ale mam przeszkodę po stronie inwestora. I w takim przypadku powinienem dostać wynagrodzenie, przy czym inwestor ma prawo odliczyć to, co zaoszczędziłem, nie realizując roboty, bo ta sama konstrukcja, ta sama idea przyświeca w tych dwóch rozwiązaniach. Coś chciałbyś dorzucić do tego, jeżeli chodzi o ten aspekt? Tutaj jedynie mogłem to odnieść do stanu faktycznego, bo jeżeli zauważymy, kiedy nastąpiło odstąpienie, odstąpienie nastąpiło w momencie, kiedy dokumentacja dopiero została zrobiona, czyli jeszcze nie zostały poczynione żadne roboty budowlane. Być może gdzieś tam na horyzoncie pojawiały, pojawiał się zakup materiałów, być może już tam jakiś sprzęt był angażowany, jacyś podwykonawcy, no ale tego niestety ze stanu faktycznego nie, się nie dowiadujemy. No i tutaj możemy. Śmiało założyć, że to co oszczędził wykonawca to, było właśnie, to były te roboty budowlane, które w ogóle się jeszcze nie rozpoczęły. Także w tym przypadku maksymalną kwotą, którą wykonawca mógł otrzymać była dokumentacja projektowa, którą wykonał. Gdyby wykonał ją dobrze, gdyby wykonał ją bez żadnych wad to otrzymałby całość. Tego wynagrodzenia przeznaczoną na dokumentację. No, ze względu jednak na to, że ta dokumentacja zawierała pewne wady, co zostało na późniejszym etapie potwierdzone opinią ubiegłego i ekspertyzą sporządzoną na zlecenie zamawiającej, no to te wynagrodzenie było odpowiednio mniejsze. Tutaj też, żebyśmy mieli klarowność. Tutaj wykonawca nie wychodził z tym roszczeniem o zapłatę za nieprzerobione roboty, bo on nie. domagał się tylko wynagrodzenia za to, co de facto rzeczywiście zrobił, czyli za projektowanie. Tak hasłowo rzucając kilka uwag na temat tych roszczeniowych kwestii, bo to jest temat, z którym, mimo że nie jest to rzecz absolutnie nowa od szeregu lat już istnieje ta możliwość. Wydaje mi się, że dla wykonawców jest to dalej taki teren ter terranowa, taki teren niezbadany trochę. Po pierwsze, muszą być przeszkody w realizacji po stronie inwestora, ale wcale nie muszą być zawinione. Ważne, żeby leżały na, na barkach inwestora, żeby to jemu można było je przypisać. Po drugie, to nadal pozostaje wynagrodzenie. To nie jest żadne odszkodowanie, nie jest kara umowna. Co jest ważne, chociażby Dlatego, że była taka jedna sprawa, gdzie wykonawca żądał obniżenia tego wynagrodzenia o kwotę kary umownej za odstąpienie. Nie, przepraszam, nie wykonawca, a inwestor. Twierdząc, że płaciłby dwa razy, no bo wykonawca nie dość, że dostanie karę umowną za odstąpienie, to jeszcze te wynagrodzenia. I sąd mu wyjaśnił, że jeżeli wykonawca by tak chciał, to jak najbardziej by mógł, no bo to są zupełnie dwa różne roszczenia. Kolejna rzecz chociaż tutaj nie dam sobie ręki uciąć na ile jest aktualne, bo przepisy podatkowe zmieniają się jak w kalejdoskopie, ale w jednej ze spraw sąd stwierdził, że to wynagrodzenie nie, zasądzane nie ulega podwyższeniu VAT z jakichś tam różnych podatkowych niuansów. Rzecz szersza warunkiem, Potrzebnym dla dochodzenia tego roszczenia jest to, żeby wykonawca był gotowy do realizacji robót. Czyli ja rzeczywiście chciałem coś robić, a nie tylko deklarowałem, że, że mogłem. I tutaj sądy rzeczywiście badają to, czy wykonawca był w gotowości do realizacji, czy podpisał umowy z podwykonawcami, albo zbierał oferty, czy miał zabezpieczony sprzęt ludzi, itd. itd. Jest to ważny, e, ważny element. I w końcu y, całe wykazywanie oszczędności, o których mówiliśmy, czyli wykonawca na dobrą sprawę może wyjść po całe wynagrodzenie, a obowiązkiem zamawiającego jest wykazywanie, ile oszczędził, nie realizując, jest właśnie po stronie zamawiającego, po stronie inwestora. Dlatego też każda złotówka oszczędności, której on nie wykaże, de facto może wrócić do wykonawcy. I zdziwilibyście się, jak często inwestorzy w ogóle nie podejmują jakiejkolwiek inicjatywy obronnej, nie przedstawiają jakichkolwiek dowodów w tym zakresie, skupiając się wyłącznie na podważaniu y, zasadności w tym znaczeniu, że tylko przypychają to, że to oni skutecznie odstąpili od umowy, a nie robią takiej linii obrony w postaci tego, że a nawet gdyby tak nie było, no to oszczędności są takie i takie. I później sąd ma ból głowy, bo jak nie ma dowodów na to, jakie były oszczędności, to zasądza tyle ile wykonawca sobie zażyczył, jak długo mieści się to w kwocie wynagrodzenia. Ale jeżeli chodzi o te niuanse związane z, z tym wątkiem, to nawet jakiś tam odrębny webinar chodzi mi po głowie, także może na, na tym etapie to zakończmy. Wszystkie te rzeczy, które chciałem zaczepić przy okazji tego wyroku, już mam. Coś jeszcze chciałeś zaczepić, czego nie poruszyliśmy? Nie, 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 tutaj już jakby kwestie merytoryczne. Wydaje mi się, że poruszyliśmy wszystkie, jeżeli chodzi o ten wyrok. Tutaj chciałbym tak pozwolić sobie na taką prywatę. Tak... Pozdrowić żonę? Nie już żona została pozdrowiona w ostatnim odcinku podcastu, ale coś idziemy w te kierunki. Właśnie ze względu na to, że ten poprzedni podcast o pięciu błędach waloryzacyjnych był pierwszy w moim wydaniu. No, to w moim domu rodzinnym zebrała się, <noise> zebrała się grupka i komisyjnie odsłuchali, co tam mieliśmy do powiedzenia. Jak Radio Wolna Europa kiedyś było słuchane. Tak, dokładnie. I jednym ze słuchaczy był mój tata. Mój tata to bardzo pragmatyczny człowiek. I powiedział coś w tym rodzaju. W sumie to nawet całkiem ładnie mówicie, dobrze mówicie, i może nawet ma sens to, co mówicie. Tylko dlaczego mówicie tak długo? Przecież to wszystko dałoby się zmieścić w 5 minut. Dlatego właśnie specjalnie dla takich osób jak mój tatek, którzy chcą szybko i którzy, które doceniają prosty przekaz, skrócenie tego, co powiedzieliśmy tutaj w godzinę w jednym zdaniu. I jeżeli Proszę chcesz, bardzo. Jeżeli chcesz odstąpić na podstawie artykułu 635 KC, to musisz być pewny, że wykonawca się nie wyrobi w terminie, bo jak się wyrobi, to możesz płacić z 644 KC. Pięknie. Nawet spróbuję jakoś przeedytować, żeby to podsumowanie przeciąć na początek, jeżeli motywacja mi na to pozwoli. Twój tata ma na imię jak? Jan. Panie Janie, dziękujemy za sugestie wierny słuchaczu nasz. Postaramy się robić taki abstrakt teraz na wejście odcinka, jeżeli ktoś będzie potrzebował. I na koniec zostaje nam pozdrowić pana Jana, pozdrowić wszystkich innych słuchaczy za kierownicami, bo z tego, co widziałem ze statystyk, najwięcej odsłuchań podcastu jest na urządzeniach samochodowych, więc szerokiej drogi, moi drodzy, i patrzymy, nie naciskamy za bardzo gazu i na spokoju przed siebie. I tyle, Szymonie. Widzimy się przy kolejnym odcinku. Dzięki wielkie. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpacelariamroz.pl albo zadzwonić na 577665077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na budowie.